Witam ponownie, Piotr Nisztor. Oglądają Państwo cały czas Telewizję Republika, a ze mną i z Państwem kolejny gość Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska, Solidarna Polska. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Wczoraj klub Zjednoczonej Prawicy, który miał być tym klubem bardzo ważnym dla przyszłości koalicji, sporo mówiło się na temat tego, że Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska nie chce zaakceptować tego projektu prezydenckiego zmian o ustawie Sądzie Najwyższym. Okazuje się, że nie było to wczoraj przedmiotem klubu. No, czym innym trzeba odróżnić też dwie płaszczyzny. Czym innym jest w ogóle dyskusja medialna i te czasami takie podgryzanie, czy właściwie emocje, które pewnie niepotrzebnie się pojawiają, a czym innym jest rzeczywiście atmosfera w klubie i ta dyskusja, która się tyczy. To, że od 2016 roku dostajemy pytania, czy dalej koalicja przetrwa i czy rząd będzie i tak dalej, to już jest standardowe. No, trwa burza mózgów na temat projektu. Jest wizja pana prezydenta, do nowelizacji pana prezydenta, bo te ustawy, które są obecnie obowiązujące, są pana prezydenta. I nowelizacja jest również pana prezydenta. To nie jest projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, jeden i drugi. Stan prawny obecny też nie jest. A czym innym jest kwestia stanowiska Prawa i Sprawiedliwości i jeszcze nasza. Są przepisy, które budzą wątpliwość z uwagi przede wszystkim na postępowania, które się mogą w przyszłości toczyć. I gdy wprowadzimy ten przepis dotyczący weryfikacji statusu sędziego... Czyli to jest ten test o bezstronności, bo Adam Bielan, europoseł i lider Republikanów, wcześniej, kilka minut temu na antenie Telewizji Republika powiedział, że nie ma sporu co do likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Jest za to na razie dwa stanowiska, gdzie Solidarna Polska nie godzi się na te zapisy dotyczące właśnie takiego, a nie innego testu bezstronności sędziów. To jest daleko idący kompromis, który przyjmujemy w zakresie likwidacji Izby Dyscyplinarnej i innego kształtu, który pewnie w przyszłości jakaś tam formuła prawna będzie obowiązywała. A czym innym są przepisy, o których tutaj jest mowa. Czy badanie statusu sędziego przez pozostałe grono sędziowskie. Co to de facto oznacza? W praktyce będzie wyglądało to w postępowaniu karnym, że w przypadku złapania kogoś na gorącym uczynku jest możliwe stosowanie w procedurze karnej 48-godzinnego sądu. Czyli 48 godzin ktoś jest skazany. W tym wypadku obrońca będzie mógł zastosować badanie statusu sędziego. Co będzie to oznaczało? Że sprawa spadnie z wokandy, nie będzie 48-godzinnego trybu, dlatego że ten status sędziego będzie weryfikowany przez 5 sędziów sądu apelacyjnego, ten wąskie gardło sędziów sądu apelacyjnego, którym również spadną sprawy z wokandy, z uwagi na to, że przecież tych obowiązków jest bardzo dużo w sądzie apelacyjnym. I teraz każdy sędzia będzie mógł być zweryfikowany o to, czy jest bezstronny i ten weryfikacja statusu sędziego. Pragnę zwrócić uwagę, że to, czy ktoś został zgodnie z prawem wybrany, czy też nie, to jest decyzja pana prezydenta i koniec, kropka. To nawet w orzeczeniach TSUE, czyli europejskich trybunałów, zapadło. Ale Komisja Europejska mówi o tym, że są trzy warunki, a dwa podstawowe to likwidacja Izby Dyscyplinarnej i tu jakby już nie ma sporu co do tego, ale jest jeszcze kwestia, inna kwestia przywrócenia tych sędziów, którzy zdaniem Komisji Europejskiej zostali bezprawnie usunięci. No tak, tylko że to jest bezprawnie usunięty, jeżeli ktoś uważa, że bezprawnie usunięty sędzia, który jechał pod wpływem alkoholu po pijaku i stwarzał zagrożenie, powinien być przywrócony do zawodu, no to mam co do tego wątpliwość. Ale pragnę zwrócić uwagę też na kwestię właśnie wydłużenia tych postępowań, które jest bardzo ryzykowne. A poza tym jeszcze jest bardzo istotny element tej całej dyskusji, to stanowisko rzeczniczki Komisji Europejskiej, która powiedziała, że środki finansowe z Krajowego Planu Odbudowy mogą być odmrożone. Nie ma mowy tutaj o żadnej reformie wymiaru sprawiedliwości. To jest bardzo ciekawe, czy rzeczywiście musimy to robić, ale rozumiem, że strategia jest taka przyjęta, że te negocjacje unijne są tak daleko idąco posunięte, że rozmowy trwają i zapewne ten projekt przejdzie. Przy zmienionym kształcie jestem optymistą, mam nadzieję, że tu nie będzie żadnych perturbacji. To dlaczego dzisiaj Komisja Sprawiedliwości, Sejmowa Komisja Sprawiedliwości, która miała zająć się właśnie tym tematem tego projektu prezydenckiego ustawy o Sądzie Najwyższym, została odwołana? Mogę tylko się domyślać, że pewnie chodzi o to, aby nowe poprawki sprawiły, aby te przepisy były jeszcze lepsze, bo gdy przeanalizujemy wszystkie możliwe te przepisy, które są w tej nowelizacji, to widzimy, że na przykład jest kwestia omijania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czyli w sytuacji, kiedy sędzia zastosuje prawo europejskie, omijając wyroki Trybunału Konstytucyjnego, będzie tutaj mógł w pełni stosować prawo, ale co ciekawe, to by było sprzeczne z Konstytucją, z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który mówi o tym, że polska Konstytucja jest ważniejsza od prawa europejskiego. Więc te wszystkie wątki muszą być dokładnie przeanalizowane w celu wprowadzenia jak najlepszych przepisów. Stąd jest jeszcze pewnie potrzeba czasu.
Czyli w takim razie, kiedy można się spodziewać, że ten projekt ustawy już po zmianach, po poprawkach zostanie poddany pod głosowanie? Nie chciałbym tutaj tak określać to terminowo, czy powiem, że w tym tygodniu, czy za dwa tygodnie, dlatego że nie jestem też osobą poważnioną i nie podejmuję decyzji. Ale sprawa jest pilna, bo chodzi o pieniądze, które mają być de facto do końca roku już rozdysponowane, tak? Znaczy w większości, a to trzeba wszystko zaplanować. Chodzi o gigantyczne środki z KPO, więc... będzie przyspieszenie jakieś, nie wiem, tygodniowe, dwu, trzy tygodniowe. Panie redaktorze, ja niestety tu w tym wypadku jestem bardzo, można powiedzieć, ostrożny, dlatego że mam wątpliwość, czy rzeczywiście, że jeżeli spełnimy wszystkie te żądania Komisji Europejskiej, to i tak środki będą wypłacone. Z jednego prostego powodu. Ja widzę tu czysto intencje polityczne, działania opozycji Donalda Tuska, który ma przecież w Europejskiej Partii Ludowej duże przełożenie, jest szefem Europejskiej Partii Ludowej. To oni mówili słowami Rafała Trzaskowskiego, że odmrożą środki finansowe. To Donald Tusk mówi o tym, że zna rozwiązanie i że odmrozi, jak tylko przejmie władzę i tak dalej, więc pytanie jest, czy rzeczywiście my możemy być spokojni o te środki finansowe, które też nie są czystymi środkami finansowymi, dlatego że pragnę zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt. Polska składkę członkowską zwiększoną wokół nowych ustaleń już wpłaca. Polska przyjmuje zobowiązanie dotyczące uwspólnotowienia długu i pozostałych warunków, które dotyczyły po drugiej stronie wypłaty środków finansowych. Więc widać, że to druga strona nie dotrzymuje zdania, nie dotrzymuje zobowiązania. Pytanie jeszcze przyszłościowo. Rzeczywiście mamy gwarancję, że te środki finansowe będą wypłacone? No, premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że te negocjacje trwają, są zaawansowane, a z drugiej strony to, co pan też przytoczył, rzeczniczkę Komisji Europejskiej, no, że generalnie wygląda na to, że tylko brakuje tego, aby ta ustawa w takiej, a nie innej formie przeszła. Ale jeszcze pana chciałem zapytać o inną rzecz. Głosowanie dzisiaj nad kandydaturą Adama Glapińskiego na drugą kadencję prezesa NBP. Jaki będzie wynik? Oczywiście pytanie o pozostałych parlamentarzystów. Mogę odpowiedzieć w imieniu Solidarnej Polski, który jestem rzecznikiem, że my będziemy popierać pana prezesa. Z jednego prostego względu, że jest to osoba, która posiada kompetencje, jest to znakomity profesor zwyczajny, ma bardzo ciekawe publikacje, które dotyczą, pokazują, że ma wiedzę, kompetencje w zakresie pełnienia tej funkcji. A to, że przyszło mu w czasach trudnej sytuacji gospodarczej być prezesem Narodowego Banku Polskiego, to trzeba pragnąć zwrócić uwagę, że to świadczy o tym, że ma naprawdę gigantyczne wyzwanie. Nie ma zaufania obozu rządzącego z jednego prostego względu, że te relacje muszą być dobre zawsze i tutaj jakiekolwiek łączenie, upartyjnianie jest absolutnie krzywdą dla pana. Ale opozycja za wszelką cenę wskazuje, że to Adam Glapiński jest winny inflacji. No tak, ale opozycja nie rozumie jakby sytuacji geopolitycznej, czy właściwie rozumie gra cynicznie, ale to jakby... Musimy wejść w pewną sferę wiarygodności i psychologii też uprawiania polityki przez opozycję. No Donald Tusk, który jest antyrosyjski, no to śmiech na sali. Facet, który mówił o tym, że dywersyfikacja jest niepotrzebna. Na przykład Waldemar Pawlak dzisiaj mówi, że dywersyfikacja jest potrzebna. Przecież on miesiąc przed wybuchem wojny mówił o tym, że Baltic Pipe nie jest potrzebny, a dzisiaj mówią, że dobrze, że oni też niby chcieli tego projektu. Więc naprawdę opozycja może sobie mówić, co chce. No ja rozumiem, że odpowiedzią opozycji dzisiaj na agendzie jest pani Leszczyna, która, jak rozumiem, ma być kandydata na premiera, co jest takim ciekawym Michałkiem. Ale to jest chyba taki medialny news raczej. Ma coś wspólnego z rzeczywistością? No, wie pan, w życiu nie przypuszczałbym, że na przykład pan poseł Nitras cieszy się tak dużą popularnością i damski bokser może się szczycić tym, że na przykład immunitet nie będzie odbierany, więc gdybym pomyślał kiedyś, że Zjednoczona Prawica, czy właściwie w parlamencie nie będzie, posłowie nie poprą, czy poprą właściwie wniosek o odwołanie, znaczy o zdjęcie immunitetu człowiekowi, który uderzył kobietę, pchnął mężczyznę, zachowuje w sposób skandaliczny, to bym przypuszczał, że tak nie będzie, a tymczasem opozycja feministki twierdzą, że to może robić poseł, więc ja mam inne zdanie niż pani Nowacka czy Scheuring-Wielgus w tym zakresie. No to jasne. Czyli głosowanie ma pójść po myśli Zjednoczonej Prawicy nad kandydaturą Adama Glapińskiego, ale chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo w czasie tego napięcia w koalicji od kilku dni mającego miejsce wiele mówiło się o zawieszeniu tych projektów Ministerstwa Sprawiedliwości, tych gospodarczych różnych, które gdzieś tam pojawiły się w Sejmie. Czy gdy dojdzie do kompromisu w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, to te projekty ruszą z kopyta i zaczną być w Sejmie najpierw komisja, a potem pod głosowanie poddawane? Sądzę, że tak. No, to już pędzą konie po betonie. Jeżeli już pójdzie ten
zakończymy debatę na temat tego projektu, no to sądzę, że tutaj nie będzie żadnych przeszkód. Oczywiście jeszcze jest Senat, pytanie o Senat, jak to będzie wyglądała debata. No i pytanie o finalną wersję też tych projektów, bo tego projektu, bo rozumiem, że cały czas rozmawiamy. Znaczy mówimy z jednej strony o projekcie dotyczącym Sądu Najwyższego, ale też są projekty składane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, nowelizacja kodeksu karnego pod kątem chociażby artykułu 130, czyli artykułu określającego przestępstwo szpiegostwa. Jest też ustawa, która ma ustawa antylichwiarska. No jest tych projektów trochę, one jest zostały wstrzymane. Jest to bardzo, to bardzo istotne. Rzeczywiście nowelizacja kodeksu karnego, o którym pan mówi, artykuł 132, tak? 130 kodeksu karnego jest na pewno ważnym elementem również działania związanego z przeciwdziałaniem właściwie szpiegostwu. Więc mam nadzieję, że te projekty zostaną odblokowane. Jest jeszcze projekt na przykład Michała Wójcika do pomocy perinatalnej, czyli osobom, które potrzebują opieki w kontekście problemów na etapie ciążowym. Mowa tutaj o takich trudnych przypadkach życiowych, które często występują. Te środki dodatkowe są niezbędne, czy właściwie ta opieka zdrowotna. Ale również na agendzie jest na przykład moja nowelizacja kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń w zakresie zwalczania przestępczości środowiskowej. To na przykład nowelizacja artykułu 182, czyli gospodarka odpadowa, odpady. Tu również zwiększamy kary. Za zaśmiecanie również zwiększamy. Za nielegalny import do Polski, czy oprócz tej wykrywalności, którą w tej chwili mamy, to również do 12 lat pozbawienia wolności w przypadku przywiezienia powyżej 25 kg będzie taka kara. Ale czy to, panie ministrze, oznacza, że w takim razie no, te projekty, macie gwarancję, że jeśli dojdzie do konsensusu w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, to te projekty, o których właśnie tutaj przed chwilą rozmawialiśmy, one przejdą i będą projektami zaakceptowanymi już przez głosującą koalicję w Sejmie Zjednoczonej Prawicy? Pewności nie mam, no one powinny być w ogóle niezależne. Poza tym to, co tutaj rozmawiamy o tych projektach, te projekty były dużo wcześniej niż jeszcze był temat z Izbą Dyscyplinarną. No ale mówiło się nieoficjalnie, że zostały wstrzymane właśnie ze względu na te negocjacje. To mam nadzieję, że zostaną odmrożone. Poza tym pragnę zwrócić uwagę, że od 2017 żadna nowelizacja związana z wymiarem sprawiedliwości, z funkcjonowaniem nie była przegłosowana, że chodzi o Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt obecnie obowiązujący jest projektem pana prezydenta. I w tej chwili go nowelizujemy. Mam nadzieję, że ta kwestia burzy mózgów, ale dobrej burzy mózgów, mimo wszystko, dlatego że to jest, jeżeli ktoś mówi, rząd się rozpada, koalicji nie ma, bo tutaj inaczej uważa minister Ziobro, inaczej prezes Kaczyński, to niech się zastanowi, o czym my rozmawiamy. Nie rozmawiamy jak Donald Tusk o tym, żeby szkodzić Polsce, tylko my chcemy jak najlepszych rozwiązań. A to, że czasami jest różnica zdań, to znaczy, że po prostu jest żywa dyskusja. Panie ministrze, to trochę o pragmatyce politycznej, wyborach. Wybory za półtora roku, takie przynajmniej są zapowiedzi. Pytanie, czy już wiecie, jak będzie wyglądał rozkład na listach wyborczych Solidarnej Polski? Oczywiście priorytetem jest utrzymanie koncepcji, która się sprawdziła w 2015-2019, czyli wspólna lista z Prawem i Sprawiedliwością, ale my rzeczywiście, potwierdzam, intensywnie pracujemy nad rozbudową struktur i w sytuacji, kiedy na przykład by nie doszło do porozumienia, mielibyśmy inne drogi, to oczywiście jesteśmy gotowi do tego, żeby wystartować, ale priorytetem jest dla nas ta relacja, którą utrzymujemy. No to jest sprawdzona koalicja. No, liderzy są dzisiaj osobami, które udowodniły, że mogą dobrze rządzić krajem. I minister Ziobro, i prezes Jarosław Kaczyński znają się doskonale, wiedzą, też znają sposób funkcjonowania parlamentu i własnych partii politycznych. To, że dzisiaj jesteśmy w stanie prowadzić tyle reform, które przynoszą konkretne efekty dla Polaków, to jest właśnie wynik tego porozumienia. Więc oczywiście dla nas najważniejsze jest dążenie do tego, żebyśmy razem szli do wyborów, no bo to jest formuła, która się sprawdziła. Polacy na to postawili, również decydując o pana prezydencie. Jakie są realne dzisiaj notowania Solidarnej Polski, gdyby wystartowała indywidualnie? No trzeba pamiętać też o tym, że my budujemy swoją tożsamość, ale mimo wszystko w cieniu Prawa i Sprawiedliwości. To, że liderem Zjednoczonej Prawicy jest prezes Jarosław Kaczyński, nikt tego nie podważa, ale gdy przyjdzie czas, sprawdzam, czy właściwie moment, w którym trzeba będzie podjąć te rękawice, no to oczywiście to będzie próba sił. Ja uważam, że najlepsza koncepcja mimo wszystko to jest Zjednoczona Prawica. Nie widzę też przeciwwskazań, żeby tak było, ale zawsze trzeba pamiętać o tym, że i w Prawie Sprawiedliwości są też różne poglądy, tak? Są różne poglądy, są też osoby, które są mniej lub bardziej zadowolone, ale ambicje personalne trzeba schować i dążyć do tego, żeby Zjednoczona Prawica jak najdłużej funkcjonowała z jednego prostego powodu. To jest dobry projekt dla Polski. Transfer dzisiaj ogłoszony. Anna Siarkowska, posłanka dzisiaj już Solidarnej Polski, to osoba, która była liderem takiej grupy, no, która
była przeciwna obostrzeniom wprowadzanym przez Ministerstwo Zdrowia Adama Niedzielskiego. No, trochę wbrew polityce Prawa i Sprawiedliwości postępowała. To ona chciała, aby pewne ustawy, przepisy nie wchodziły w życie. To rozszerza trochę Solidarną Polskę na ten elektorat Konfederacji, czy też nie? No na pewno poglądy pani poseł są bardziej barwne, czy właściwie bardziej wyraziste, więc na pewno osoby, które podzielały jej poglądy, będą patrzyły przychylnie na tą nurt, tą dyskusję, która się będzie toczyła w Solidarnej Polsce. Ja mam akurat inne poglądy co w zakresie, jeżeli chodzi o koronawirusa i tu zawsze trwała stała spór, ale to również w Solidarnej Polsce. W całym obozie Zjednoczonej Prawicy, tak naprawdę w całym parlamencie była ta dyskusja, bo to trochę było takie coś nowego, co się pojawiło. Dzisiaj już jesteśmy mądrzejsi o te dwuletnie doświadczenie z koronawirusem. Ale na pewno jest to wartość dodana z uwagi na rozmowy, program, który jest również przedstawiany przez panią poseł w zakresie na przykład obronności, obrony terytorialnej. Ale to ja się zapytam, czy to, że dzisiaj Anna Siarkowska będzie posłanką Solidarnej Polski, to jest właśnie taka próba przeciągania tych wyborców Konfederacji, czy też nie? Nie, ja nie utożsamiam tego, tym bardziej, że mam bardzo duży dystans do Konfederacji z powodów na przykład pana Grzegorza Brauna, którego uważam, że przy dobrych przepisach powinniśmy po prostu wykluczyć często z obrad, bo jego prorosyjskość dla mnie była zdumiewająca, bardzo niepokojąca. Ale na pewno jest wiele osób, które już mówimy o samych wyborcach, nie mówimy o strukturze Konfederacji, wyborcach, którzy mogą patrzeć na Solidarną Polskę i powinni patrzeć na to ugrupowanie, które odróżnia się jednak programowo, częściowo od Prawa i Sprawiedliwości, na przykład w kwestiach podatkowych, czy kwestiach podejścia na przykład do Unii Europejskiej, tu się różniliśmy, czy kwestiach suwerennościowych, jeżeli chodzi o energetykę. Ale my wypracowujemy swój wspólny program w Zjednoczonej Prawicy, więc na pewno czym więcej osób, które sprzyjają Zjednoczonej Prawicy, czy to w konstrukcji Prawa i Sprawiedliwości, czy też Solidarnej Polski, to jest to dobry sygnał do tego, że jesteśmy tym silniejsi. Silniejsze w Prawie i Sprawiedliwości, silniejsze Solidarna Polska dzięki temu. To gdyby dzisiaj miał pan postawić pensję swoją, czy kilka swoich pensji, to czy postawiłby pan na to, że Solidarna Polska będzie na jednej liście z innymi koalicjantami obecnymi, czyli na liście Zjednoczonej Prawicy za półtora roku? Dla mnie kwestia wynagrodzenia, czy właściwie pełnia funkcji, może to zabrzmi, jak każdy mówi, że tam silniejsze. Ale mi bardziej chodzi o taki zakład, czy jest pan dzisiaj. Dla mnie ważne jest to, że pan są chwile w życiu, który ktoś może wybrać zawód z powołania i właściwie z tym, że coś chce zrobić, a są, że ktoś chce administrować, chce przetrwać. Ja chcę coś zrobić, więc widzę, że ten projekt coś chce zrobić i widzę, że to jest największa szansa do tego, żeby coś zrobić. I czasami on może nie być doskonały, bo nie ma formacji doskonałej, nie ma formacji idealnych ludzi, ale to jest najlepszy dzisiaj zespół. Najlepszy zespół, szeroka paleta osób, które się sprawdziły i uważam, że dzisiaj miałbym postawić, to stawiałbym na tego sprawdzonego konia, który mam nadzieję, że jeszcze dowiedzie nas do kolejnego sukcesu, ale sukcesu dla Polski, bo ważne jest to, że dzisiaj w obliczu wojny na Ukrainę nie można mówić o tym, żeby rozbijać, niszczyć. My musimy być jednością i jesteśmy jednością dla Polski, dlatego że Platforma Obywatelska to prorosyjska polityka, która była uprawiana przez Niemcy, europejska polityka, która doprowadziła do katastrofy, bo Hitlera i Putina należało zatrzymać w Monachium. A politycy typu Rafał Trzaskowski, który mówił, że Nord Stream 2 to jest prywatny projekt, czy Donald Tusk, mówili, że trzeba z tymi ludźmi siadać do stołu, robić umowę i kłaść sobie nóż na gardle w postaci surowców. I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Moim państwa gościem był Jacek Ozdoba, wiceminister Klimatu i Środowiska, Solidarna Polska, a my się przenosimy na konferencję prezydenta Andrzeja Dudy.